Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Wobec oponenta należy okazywać szacunek. Jego argumenty należy traktować z powagą. No ale czasem się nie da. Zapraszam. Opowiem dzisiaj o kilku ateistycznych argumentach, które są bardzo często wypowiadane w internetowych dyskusjach, są kręcone na ateistycznych kanałach materiały na ten temat. Są to według ateistów najwyraźniej bardzo poważne, ciężkie argumenty, które moim zdaniem są niepoważne, które moim zdaniem albo świadczą przeciwko nim, albo są tak wykręcone logicznie, że aż niepoważne. Jedno słowo a propos okoliczności, w których się znajdujemy. Być może niektórzy już zwrócili uwagę, że jest to ta sala, w której normalnie ksiądz Piotr głosi swoje filozoficzne wykłady. Natomiast dzisiaj tak się złożyło, że miał być wykład, nie było go, kamera była już rozstawiona. No i jak stwierdziłem, że kamerę już rozstawiłem, to nie ma co jej rozstawiać na próżno. Nagram od razu materiał. Dlatego też jest on bardziej spontaniczny niż to pierwotnie planowałem. Chciałbym, żeby był on początkiem pewnej dyskusji, nowym początkiem może dla jakichś dyskusji. Dlatego mam zamiar w tym materiale oznaczyć kilka ateistycznych kanałów. Bo chciałbym, żeby ktoś się do tego odniósł. Być może ja nie rozumiem głębi tych argumentów, to znaczy być może to często tak jest w ludzkich rozmowach, że ja stojąc na pewnej pozycji widzę pewne słowa i ciągi myślowe w pewien konkretny sposób, a ktoś, kto stoi z zupełnie innej strony, może mieć coś innego na myśli, gdy używa pewnych słów, może widzieć pewną zależność w sposób po prostu inny. To jest jak najbardziej możliwe. Nawet w zdaniach takich ściśle logicznych, w sylogizmach to się może zdarzyć, że po prostu człowiek inaczej rozumie słowa, a w dłuższych wypowiedziach, które tłumaczą, wyjaśniają, no to w ogóle jest oczywiście bardzo proste, żeby coś takiego się wydarzyło. Przedstawię trzy takie argumenty, ciągi myślowe, które uważam za szczególnie niepoważne i które uważam, że warto, żebyśmy znali. Pierwszy z nich to kwestia niemocy rozumu. Otóż ateiści dosyć naturalnie, jeśli mówimy o współczesnych ateistach z Europy albo z Ameryki, dosyć naturalnie przedstawiają samych siebie jako racjonalistów, jako osoby, które na pierwszym miejscu stawiają rozum, logiczne myślenie. Przeciwstawiają to ich logiczne, racjonalne myślenie często takiemu nielogicznemu, według nich nieracjonalnemu podejściu człowieka wierzącego, które po prostu ślepo wierzy, przyjmuje to, co zostało mu przekazane przez społeczeństwo, przez rodziców, przez kulturę. No, po prostu przyjmuje, jest takim kulturowym katolikiem lub kulturowym muzułmaninem, i nie używa za bardzo swojego rozumu. To jest jakby pierwsza część narracji. No, problem polega na tym i śmiesznie zaczyna się robić moim zdaniem wtedy, gdy na poziomie logiki zaczyna się dochodzić do stwierdzenia, że wszystko musi mieć jakąś przyczynę. I można to stwierdzenie, można to zanegować, powiedzieć, że nie. Skąd my wiemy, czy wszystko musi mieć jakąś przyczynę? Wszystko, co tutaj widzimy, ma jakąś przyczynę. Odkrywamy jakieś elementy rzeczywistości na poziomie tym najniższym, fizyki kwantowej, które z naszego punktu widzenia wydają się nie mieć przyczyny. A więc być może nie wszystko musi mieć przyczynę, powie nam nasz racjonalista. Tylko że ta teza jest końcem jakiegokolwiek funkcjonowania rozumu. Jeśli twierdzimy, że nie wszystko musi mieć przyczynę, to oznacza, że nic nie jest pewne, że nie tylko na poziomie poznania, ale na poziomie samych ciągów przyczynowo-skutkowych. Jeśli
zasada proporcjonalnej przyczyny, w tym jej najprostszym znaczeniu, czyli że wszystko musi mieć taką przyczynę, która wystarczyła do zaistnienia danej rzeczywistości. Jeśli ta zasada nie obowiązuje, czyli jeśli coś nie ma przyczyny, po prostu, to oznacza, że sama podstawa funkcjonowania naszego rozumu nie działa. Fundament funkcjonowania naszego rozumu nie działa, jeśli przyjmiemy takie założenie. To oczywiście burzy wszelką racjonalność i system, który to głosi, jest siłą rzeczy aracjonalny. Dlaczego burzy to wszelką racjonalność? Dlatego, że wszelkie myślenie, wszelka działalność rozumu bazuje na ciągach przyczynowo-skutkowych. To znaczy, nawet w tym momencie, w którym rozmawiam po prostu z człowiekiem o pogodzie, ja wychodzę z założenia, że jego słowa odpowiadają jego myślom. Czyli, że jest pewna proporcjonalna przyczyna jego słów, jego poznanie, jego wniosek, do którego ten człowiek doszedł, jest przyczyną, która powoduje, że wypowiada on te, a nie inne słowa. Jeśli wchodzę do pomieszczenia i widzę, że kwiatek jest podlany, no to wychodzę z założenia, słusznie, znaczy prosta obserwacja nawet, że kwiatek jest podlany, wychodzę z założenia, że ktoś to zrobił. Nawet tego nie miałbym prawa zrobić, nawet takiego wniosku nie miałbym prawa wyciągnąć, jeśli zasada proporcjonalnej przyczyny by zasadniczo nie obowiązywała. To znaczy, jeśli by nie było tej prostej zasady przyczynowości w świecie. Jeśli by nie obowiązywała ta zasada, wszystko mogłoby skutkować wszystkim. Jak w takiej zepsutej grze, gdzie postacie nagle się zacinają, pojawiają się gdzieś indziej, bo jeśli nie potrzeba proporcjonalnej przyczyny, żeby coś zaistniało, czyli po prostu takiej, która wystarcza, żeby coś zaistniało, to znaczy, że wszystko może skutkować wszystkim, że ten nasz świat byłby wtedy, gdyby ta zasada nie obowiązywała, byłby wtedy jak zepsuta gra. Jeśli byłoby to w stopniu dużym, no to po prostu by nie było w ogóle w stanie funkcjonować, bo by się wszystko rozsypało. Mogłoby nagle wszystko obrócić się w niebyt bez przyczyny, no bo skoro nic nie wymaga proporcjonalnej przyczyny. A więc chodzi o to, że sam nasz rozum, samo działanie naszego rozumu wymaga tego, żeby była pewna przyczynowość. Każde myślenie zakłada, że jest pewna przyczynowość, że żeby coś zaistniało, potrzeba jakiejś proporcjonalnej przyczyny. Każda nauka działa w ten sposób, że szuka przyczyn zaistnienia danych rzeczywistości. Gdy matematyka się zastanawia nad tym, jak dochodzi do tego, że wydarzyło się coś, no to może być może nietypowo matematyczne postawienie problemu, ale jak najbardziej, tak? Jeśli mamy jakiś wynik, jak do niego doszło, że ta liczba jest taka, a nie inna, jak to się stało. Mamy ściśle bardzo precyzyjne procesy. Fizyka bada, co wynika z czego. To wszystko bazuje na zasadzie proporcjonalnej przyczyny, w tym najprostszym brzmieniu. Ja zdaję sobie sprawę, że ona niekoniecznie jest w ten sposób znana. To jest taka zasada, która jest znana co do słuchu, ze słyszenia, ale w tym jej najprostszym rozumieniu, które być może po prostu kiedyś było oczywiste, a dopiero w czasach w miarę nowożytnych staje się nieoczywiste i być może dlatego trzeba to dzisiaj niejako na nowo tłumaczyć, w tym brzmieniu jest ona niezrozumiana. Że po prostu oznacza to tyle, że wszystko, co się dzieje, ma jakąś przyczynę, którą my możemy rozpoznać naszym rozumem, zobaczyć, że tak, to spowodowało to i to. I to, że my jeszcze w świecie kwantowym nie znamy wszystkich przyczyn, albo że nawet coś tam się dzieje z naszego punktu widzenia bez przyczyny, to nie znaczy, że to nie ma przyczyny gdzieś na zupełnie innym poziomie, który być może dopiero nauka odkryje, a być może w ogóle jest to na jakimś poziomie bardziej filozoficznym niż naukowym, choć tutaj raczej bym z takiego założenia nie wychodził. A więc chodzi mi o to, teraz takimi najprostszymi słowami, że całe to środowisko, które prezentuje siebie jako racjonalne, jednocześnie u podstaw swoich ma twierdzenie, że nasz rozum nie jest wystarczającym narzędziem do pewnego poznania rzeczywistości, że rzeczy nie muszą mieć koniecznie przyczynę. A to twierdzenie, rzeczy nie muszą mieć koniecznie jakiejś przyczyny, nie muszą mieć proporcjonalnej przyczyny, to twierdzenie podważa pewność jakiegokolwiek racjonalnego poznania, a więc podważa ostatecznie również pewność wszelkiej
nauki. Jest to pierwszy paradoks, nie przez przypadek umieszczam go na trzecim miejscu, to znaczy wymieniam na początku jako ten, który, on może nie jest śmieszny, dlatego że jest dosyć trudny, jest dosyć skomplikowany, ale jednak ta paradoksalność tego połączenia, chwalenia się racjonalnością i z drugiej strony twierdzeniem, że no w sumie to nie wiemy. Nie wiemy, na ile nasz rozum tą rzeczywistość poznaje. W sumie to wprawdzie całe moje życie układam zgodnie z tą zasadą proporcjonalnej przyczyny. Dokładnie studiuję jakąś naukę na przykład i dokładnie badam związki przyczynowo-skutkowe w danej dziedzinie wiedzy, ale w sumie to nie wiem, czy to prawda. W sumie to nie wiem, czy to odpowiada rzeczywistości. Trzeba by tak powiedzieć. Znaczy ateista tak powinien powiedzieć, jeśli by na poważnie traktował zanegowanie proporcjonalnej przyczyny, którego potrzebuje, żeby być ateistą. Bo jeśli się tej zasady nie zaneguje, no to cały wszechświat potrzebuje proporcjonalnej przyczyny. Cały wszechświat raz ze swoim istnieniem, dwa ze swoim porządkiem, z tymi wszystkimi prawami fizyki, to wszystko potrzebuje proporcjonalnej przyczyny. Ludzki intelekt potrzebuje proporcjonalnej przyczyny. No i tu już zaczyna się robić ciężko dla ateisty, żeby to przyjąć. Dlatego musi on zanegować same fundamenty funkcjonowania rozumu. Jest to, można powiedzieć, na takim poziomie abstrakcji filozoficznej, że nie każdy musi się zorientować, że w ten sposób podcina korzenie jakiegokolwiek racjonalnego poznania, jakiegokolwiek myślenia. Ale tak w praktyce jest. To jest punkt, miejsce trzecie, jeśli chodzi o niepoważne argumenty. Tutaj nawet nie jest to może argument, tylko bardziej teza. Teza, która podważa samo istnienie systemu, czy dwie sprzeczne tezy u podstaw samego systemu, czyli z jednej strony deklarowany racjonalizm, z drugiej strony deklarowana wiara w niemoc ludzkiego rozumu, który nie jest w stanie poznać, czy ten świat ma jakąś przyczynę, czy być może nie ma żadnej przyczyny, wbrew wszelkiemu naszemu racjonalnemu myśleniu, wbrew wszelkiemu naszemu poznaniu, bo ono bazuje zawsze. Każde nasze racjonalne poznanie bazuje na zasadzie proporcjonalnej przyczyny. Nie byłoby żadnego poznania, gdybyśmy nie używali tej zasady, a gdyby ona nie obowiązywała w rzeczywistości, to wszystko randomowo, losowo by się pokazywało, znikało, wszystko mogłoby poskutkować wszystkim, nie tylko w dziedzinie poznania, ale po prostu w dziedzinie rzeczywistości. Nawet moje słowa nie musiałyby odpowiadać moim myślom, jeśli by ta zasada proporcjonalnej przyczyny nie obowiązywała. To czasami może i nie odpowiadać w przypadku człowieka, który nie panuje nad swoim słowotokiem. Żeby nie zostać o to oskarżonym, to przejdę już do punktu drugiego. Miejsce drugie, jeśli chodzi o takie moim zdaniem niepoważne argumenty, to wielość religii. Otóż wielość religii zgodnie z ateistyczną myślą świadczy przeciwko istnieniu Pana Boga. No bo to taki wsiowy człowiek może według ateisty myśleć, że tutaj proboszcz zawsze ma rację i że wiara katolicka, bo Polska jest katolicka, no to wiara katolicka jest prawdziwa, ale to tylko dlatego, że on nigdy w życiu nie opuścił swojej wioski. Tylko dlatego, że nie widział na całym świecie, ile jest różnych religii. Każda z nich jest przekonana, że tylko ona jest prawdziwa. I on gdyby to zobaczył, no to przecież naturalnie by stwierdził, tak, jestem liberalnym ateistą i od tej pory już wiem, że proboszcz nie miał racji. Taka jest moim zdaniem uproszczona, szczęśliwa wizja racjonalnego ateisty XXI wieku. Moim zdaniem równie dobrze można by twierdzić, że przez to, że mamy różne gałęzie medycyny, na przykład, że mamy jakąś medycynę alternatywną, mamy jakieś ziołolecznictwo, że mamy jakąś akupunkturę i mamy jeszcze zwykłą farmację. Dajmy na to, że patrzymy na podobne schorzenia, tak? Dajmy na to, że ktoś uskarża się na jakieś bóle migrenowe na przykład, no i mamy z jednej strony podejście właśnie takiego ziołolecznictwa, z drugiej strony mamy jakąś akupunkturę i farmakologię i tak dalej, i tak dalej. No i każda proponuje jakieś rozwiązanie w danej dziedzinie. No i moim zdaniem podobnej klasy argumentem byłoby powiedzenie, że skoro tak jest, to oznacza, że zdrowie nie istnieje. Skoro istnieją różnego rodzaju drogi dotarcia do tego zdrowia, to znaczy, że to zdrowie nie istnieje. Czy jest pewna różnica? Oczywiście, że jest pewna różnica.
może jeszcze podobieństwo, każda z tych gałęzi medycyny twierdzi, że jest tą najlepszą, tak? Że jest tą prawdziwą, można by powiedzieć. Podobnie jak religie wszystkie twierdzą, że są prawdziwe. W przypadku religii będzie ta różnica, że to będzie weryfikowalne. To znaczy, że jeśli ktoś przychodzi i mówi, przemawiam w imię Boga i jest tak i tak, no to jak najbardziej trzeba go sprawdzić. Trzeba sprawdzić, czy Bóg uwiarygadnia go swoimi znakami wiarygodności, czyli poprzez cuda, poprzez proroctwa, które zapowiadały jego przyjście, jego życie i czy faktycznie jego nauka jest doskonała. I faktycznie da się w ten sposób sprawdzić i znaleźć tą prawdziwą religię, czyli tą, która została faktycznie przez Pana Boga objawiona. Ale my tutaj trochę nie o tym mówimy. Mówimy o ateistycznym argumencie, który z wielości religii robi argument przeciwko religii. Otóż zastanówmy się, wielość religii, o czym to świadczy? O tym, że na całym świecie ludzie od samego początku ludzkiej historii po dziś dzień, ludzie są skłonni do tego, żeby wierzyć w istnienie jakiegoś bóstwa, żeby wierzyć w istnienie jakichś bytów wyższych, które z jednej strony odpowiedzą na pytania, skąd jesteśmy, z drugiej strony nadadzą jakiś sens ludzkiemu życiu. I teraz świadczy to o czym przede wszystkim? W pierwszej linii świadczy to o tym, że człowiek ma taką potrzebę, żeby szukać jakiegoś wyjaśnienia. Ta potrzeba jest ściśle racjonalna, ona jest rozumowa, działa również na poziomie emocjonalnym. Tam również się odbija, ma pewne owoce, efekty, ale przede wszystkim na poziomie racjonalnym. Różnica pomiędzy człowiekiem a zwierzęciem główna. Człowiek właśnie zadaje podstawowe pytanie, skąd jestem i dokąd idę. Rozumiejąc ogólne pytania, zaczyna zadawać, rozumiejąc ogólne pojęcia, zaczyna zadawać ogólne pytania. Po co jestem? Po co jest ten świat? Po co to wszystko istnieje? Jaki jest cel tego wszystkiego? I zaczyna szukać. To jest dar od Pana Boga. Rozum jest darem od Pana Boga po to, żeby go poznać. I człowiek, który używa rozumu zupełnie racjonalnie, za nim podążając, szuka odpowiedzi na te pytania. Nie zawsze jest w stanie tak łatwo znaleźć odpowiedź i łatwo może zostać gdzieś tam zwiedziony na manowce, ale zawsze religia będzie pewnym zaspokojeniem tego głodu, tych podstawowych pytań, zaspokojeniem tego pytania, skąd jestem i dokąd zmierzam, jaki jest mój cel, skąd się wziąłem. I samo to, rozumiemy, że to jeszcze nie jest dowód, to, że ludzie mają takie potrzeby i pragnienia, to nie jest w ścisłym sensie dowód na to, że Bóg istnieje. Ale w ogóle nie jest to dowód na to, że Bóg nie istnieje. A więc rozumiemy to właśnie tak jak z tą medycyną. Sam fakt, że są różne gałęzie tej medycyny, nie jest jeszcze dowodem na to, że któraś jest skuteczna. Ale na pewno nie jest dowodem na to, że zdrowie się nie da osiągnąć, tak? Skoro wszystkie w jakiś sposób próbują to zdrowie osiągnąć. To raczej, Chesterton mówi, że ten argument jest jak potężna armata ustawiona w drugą stronę, to znaczy ustawiona w stronę samego strzelającego. Gdy ateista wychodzi i chce mówić, że przecież tyle jest religii, te wszystkie tam jakieś Shiwy i Horusy i Zeusy, no to wszystko, to wszystko są takie bajki i to po prostu to nie może być, nic z tego nie może być prawdziwe. Nie, to świadczy tylko o tym, że ludzie mają wielki głód tych podstawowych pytań, że ludzie szukają odpowiedzi na najważniejsze pytania, że ludzie szukają Stwórcy, że ludzie szukają swojego źródła i jednocześnie swojej przyczyny, nie, jednocześnie swojego celu. I dlatego szukają różnego rodzaju bóstw. Są w stanie odnaleźć prawdę lub nie są w stanie odnaleźć prawdy. Jaka ona jest, to jest zupełnie inne pytanie. Ale świadczy tylko o tym naturalnym pragnieniu, które raczej jest wskazówką za istnieniem Pana Boga niż przeciwko. Bo raczej to wskazuje na to, że ta najwyższa władza naszej duszy, że rozum, że to, co nas wyróżnia spośród tego świata zwierzęcego, że właśnie to kieruje nasze spojrzenia na jakieś byty wyższe. Kieruje nasze spojrzenia na wieczność, na cel i na przyczynę. A to są pytania, które są już takie stricte teologiczne. A więc jeśli ten argument o wielości religii ma komuś służyć, to raczej służy on teistom niż ateistom.
najważniejszy i moim zdaniem najśmieszniejszy ze wszystkich argumentów, gdzie chciałoby się zawołać o nieświęta niewinności wobec tego argumentu. To jest argument, można powiedzieć, Fryderyka II Hohenstaufa. Co ma wspólnego cesarz świętego imperium niemieckiego narodu rzymskiego? To nie, odwrotnie, świętego imperium rzymskiego narodu niemieckiego. Co on ma wspólnego z ateistami? Otóż ten Fryderyk II miał zgodnie z legendą, z podaniem przeprowadzić taki eksperyment, że miał grupkę dzieci zamknąć gdzieś w jakimś odosobnieniu. Nikt miał do nich nie mówić, to były maleńkie dzieci. Miały te dzieci otrzymać wszystko, czego potrzebowały do przeżycia i do naturalnego rozwoju, ale nikt miał do nich nie mówić. Po co? Po to, żeby ustalić, jaki był język Adama i Ewy. Jaki jest ten najbardziej pierwotny język? Czy te dzieci zaczną mówić w łacinie, grece, arabskim, czy po niemiecku może? No, to trzeba było ustalić. Ponoć wszystkie dzieci umarły i żadne nie zaczęło mówić, o dziwo. Dlaczego? Jaki to ma związek z ateistami? Poziom myślenia jest trochę podobny, niestety. Albo przynajmniej poziom argumentacji jest trochę podobny. Tak jak ten Fryderyk II uważał, że człowiek, jak się go zostawi samemu sobie, to po prostu wyrośnie i właśnie będzie mówił tą doskonałą greką Homera, albo będzie mówił może w języku hebrajskim Mojżesza, albo po prostu będzie właśnie takim doskonałym, nieskażonym niczym człowiekiem, takim właśnie, jaki być powinien. Jaki to ma związek z ateistami? No, oni myślą dokładnie to samo, to znaczy z wielu argumentów ateistów wynika, że są oni przynajmniej jakoś tak, powiedzmy, spontanicznie przekonani, że człowiek, jakby go tak zostawić samemu sobie, jakby nie indoktrynować go żadnymi teoriami, to on tak naturalnie będzie miał poglądy liberalnego ateisty XXI wieku. To się bardzo często pojawia w argumentach ateistycznych, przede wszystkim tych historycznych. To znaczy, gdy taki liberalny ateista XXI wieku komentuje Stary Testament, to ocenia tych ludzi zgodnie z normami moralnymi, które sam stosuje, które sam uznaje, które są w miarę, powiedzmy, że powszechnie uznane w jego społeczeństwie. I uważa, że to jest takie zupełnie adekwatne, w sensie takim, że on powinien był naturalnie dojść do takiego poznania. A tylko najwyraźniej jakaś zła religia, zła tradycja, zła kultura sprawiła, że praktykował niewolnictwo. To jest argument, który moim zdaniem jest widoczny w każdym argumencie, który bazuje właśnie na Starym Testamencie albo w ogóle takim argumencie historycznym. Na przykład, gdy jest mowa o koloniach i podbijaniu Ameryk. Tak? Katolicy, którzy wyzyskują, podbijają te Ameryki Południowe i być może jeszcze handlują niewolnikami. Jak to może być, że takie rzeczy się dzieją? Zgodnie z tym tokiem rozumowania, Izraelita Starego Testamentu po prostu musiał odrzucić niewolnictwo. On po prostu musiał wiedzieć, że to jest coś moralnie złego, a skoro tego nie wiedział, to tylko i wyłącznie dlatego, że ten system religijny zły Starego Testamentu go w ten właśnie sposób ukształtował, który jest głęboko niedoskonały. I na moje argumenty, gdy wspominałem o tym, to było w rozmowie z panem Wybrańczykiem, to znaczy w rozmowie, to była tylko wymiana materiałów, a nie żadna rozmowa, gdy wspomniałem o tym, że ci Izraelici stali na takim stopniu kulturowym, że zrozumienie dla nich tego, jak to zrobić, żeby znieść niewolnictwo, jednocześnie w całej tej sytuacji geopolitycznej, że byłoby to dla nich coś, co ostatecznie pewnie doprowadziłoby ich do upadku. Tak, no to pan Wybrańczyk to skomentował w ten sposób, że tak, ci Izraelici to byli tacy jaskiniowcy, którzy myśleli tylko o tych najbardziej podstawowych potrzebach. Powiedział to w sposób jeszcze mniej kulturalny. Powiedziałbym natomiast, nie ma potrzeby cytować tego dokładnie. I to jest właśnie ten sposób myślenia. To znaczy, albo mamy jakiegoś jaskiniowca, człowieka zupełnie prymitywnego, albo mamy człowieka, który właśnie powinien być takim liberalnym ateistą XXI wieku i mieć takie, a nie inne poglądy. Bardzo słusznie zauważa Chesterton, że to, że mamy dzisiaj takie, a nie inne normy moralne, abstrahując od tego, że jest to owoc wielu różnych procesów myślowych i idei, które się ustarły w naszej kulturze i które pochodzą również oczywiście z objawienia,
że oprócz tego wszystkiego, to współczesna moralność wcale niekoniecznie jest lepsza niż na przykład moralność średniowiecznego człowieka. I teraz, gdy współczesny człowiek się chlubi tym, że on nigdy nikomu w bitwie nie uciął głowy, to nie oznacza wcale, że jest na pewno na wyższym stopniu moralnym niż ten rycerz średniowieczny, który regularnie ludzi zabijał w bitwie, być może nawet nie zawsze w wojnie, która była w pełni sprawiedliwa, ale są inne rzeczy, gdzie my, w sensie ludzie XXI wieku, które my, ludzie XXI wieku akceptujemy, które u nas się przyjęły, akceptujemy powiedzmy tak w cudzysłowie, to znaczy, które się przyjęły i które nie budzą takiego wielkiego zgorszenia, a które wcale moralnie tak dobre nie są. A więc rycerz średniowieczny być może zabijał ludzi na wojnie, ale z drugiej strony na przykład nie przyszłoby mu to do głowy, żeby oddać swoich starszych rodziców do opieki dla kogoś obcego. Jemu by to do głowy nie przyszło. I być może dla liberalnego ateisty to w ogóle nie jest żaden zarzut, nic niemoralnego. No tak, dla rycerza średniowiecznego też nie było nic niemoralnego w toczeniu nieustannej wojny. I można się kłócić w jednym i w drugim przypadku, kiedy to jest moralne, kiedy to jest niemoralne, ale i jeden i drugi przypadek nie jest wcale taki oczywisty. Ale to powiedzmy raczej taka uwaga na marginesie Chestertona. Najważniejsze dla nas jest to, żebyśmy widzieli, jak bardzo dziwnym sposobem myślenia jest podchodzenie do tego, do ludzi w ten sposób, że jest zupełnie naturalne, że powinni ludzie mieć taką moralność, jak my mamy dzisiaj. To jest po prostu naturalne. Albo zarzut podobny, że właśnie to Pan Bóg powinien od razu objawić taką moralność, jak my mamy dzisiaj, a nie jakąś inną. Skoro jest doskonały, to powinien objawić tą doskonałą moralność od razu. To jest argument, który później wynika z tego, można powiedzieć, że jest taką bardziej dopracowaną formą. Może o tym za chwilę. Najpierw a propos tego, skąd się bierze moralność? Jak to jest, że nawet w samej Europie przecież mamy zupełnie inne podejście do moralności, tak? Na część społeczeństwa europejskiego uważa, że eutanazja jest dobra, część nie. Aborcja będzie to samo. Jak to się dzieje, że dla Chińczyków jest to zupełnie naturalne, mniej więcej naturalne, powiedzmy, dla dużej części społeczeństwa, że żyją w społeczeństwie, które jest totalitarne, a dla Europejczyka jest to nie do pomyślenia. Jak to się dzieje, że na przykład, to jest też przykład Chestertona, dla Amerykanina nie będzie niczym złym, znaczy będzie czymś lekko niewłaściwym, żeby nie pamiętać o swoich przodkach. Będzie dla niego też czymś niewłaściwym, żeby nie okazać szacunku rodzicom. Ale na przykład torturowanie wroga będzie traktowane dla przeciętnego, będzie postrzegane przez przeciętnego Amerykanina jako coś ściśle niemoralnego. A dla współczesnego Chińczyka nieokazanie szacunku wobec przodków będzie ogromną zbrodnią. Nieokazanie szacunku wobec rodziców będzie ogromną zbrodnią. A torturowanie wroga, no to coś nie w porządku, ale bez przesady. Te różnice w moralności są bardzo wyraźnie widoczne, nie tylko na przestrzeni czasu, ale również w przestrzeni miejsca. Dlaczego tak jest? No dlatego właśnie, że nie jest tak, że jak się dziecko gdzieś zostawi, to ono będzie mówiło po hebrajsku albo po grecku, tylko i tak samo jest z normami moralności. One są wytworzone kulturowo, to znaczy człowiek uczy się ich, wyrabia się w nim pewne nawyki. I nasza moralność jest owocem wielu różnych idei, które wpłynęły do naszego społeczeństwa, do naszej cywilizacji. To jest kwestia etyki Starego Testamentu, czyli Izraelitów, etyki Starego Testamentu II, później udoskonalonej etyki Starego Testamentu w etyce Nowego Testamentu, a więc Boże objawienie, jedno wielkie źródło. To jest prawo rzymskie, to jest filozofia grecka, bardziej Arystoteles, ale wcześniej również Platon. To swoją drogą moim zdaniem jest wyjaśnienie, dlaczego chrześcijaństwo targa się nieustannie, miota się nieustannie pomiędzy okresami takiego purytanizmu, czyli takiego
podkreślania, że czystość jest najważniejszą cnotą i najważniejsze, żeby strój był najbardziej kompletny, a z drugiej strony ekstremalnej rozwiązłości i twierdzenie, że właśnie wolność w sferze seksualnej jest najwyższą wartością. Widać w naszym społeczeństwie to od zawsze, niejako w naszej historii, etapy zarówno jednego, jak i drugiego. I wynika to moim zdaniem ze zmieszania tejże etyki wynikającej z objawienia z filozofią grecką, która ma to dziedzictwo takie ściśle nieprzyzwoite. Jedną z podstaw prześladowania Żydów przez Helenów w księgach machabejskich to jest właśnie kwestia tej nieprzyzwoitości, tej nagości, którą Grecy w swoich gimnazjach promowali, również homoseksualizmu, który u nich był niezwykle rozprzestrzeniony. To zdarzenie kulturowe miało tam duże znaczenie i my, dziedzicząc zarówno tą grecką filozofię, jak i tą etykę Starego i Nowego Testamentu, miotamy się, można powiedzieć, tak cywilizacyjnie pomiędzy jednym i drugim. W każdym razie chodzi o to, że to jest zupełnie naturalne, że cywilizacje tworzą się przez wielkie idee, mieszanie się, ścieranie się tych wielkich idei. I to, co my dzisiaj uważamy za naturalne, jak na przykład oddawanie osób starszych do domów opieki, to jest... Tak się stało ze względu na coś, to znaczy jakieś idee, które weszły do naszego społeczeństwa, mieszały się tam przez dziesięciolecia, sprawiły, że tak właśnie myślimy. Ale to nie jest jakaś naturalna, domyślna rzecz. I dzisiaj dla Arabów to jest coś strasznego, to jest to zgroza, że można coś takiego zrobić. I słusznie, i w tym punkcie mają rację. To jest coś strasznego i to jest bardzo dziwne, co nie zmienia faktu, że może być w jakichś ekstremalnych sytuacjach to moralnie dopuszczalne, ale nie jest to dobre, czyste rozwiązanie w jakimś zupełnie kryzysowej sytuacji, gdzie nie ma innej możliwości. Tak, ale nie jest to rozwiązanie dobre. A więc faktycznie jest to taka nieświęta niewinność, moim zdaniem, jeśli można tak powiedzieć, tak jak u tego Fryderyka Hohenstaufa, to też była nieświęta niewinność, jeśli faktycznie to zrobił, przecież skazał ludzi na śmierć, w zasadzie śmierć w męczarniach, pomimo tego, że te dzieci wszystko miały, jeśli faktycznie to miało miejsce. No to podobnie mamy tutaj do czynienia z taką nieświętą niewinnością, z takim założeniem, że ten człowiek jest tak, jak tak rozkwita i jest taki, po prostu staje się naturalnie liberalnym ateistą XXI wieku i tak i tylko ci źli katolicy i inni tam zabobonni ludzie wtłaczają im to w głowę jakieś ciemne zabobony i tylko dlatego są zwolennikami tych ciemnych zabobonów. I to jest również wyjaśnieniem, to znaczy, że nasz sposób myślenia, mówienia, działania, nasze pojmowanie moralności, że ono wynika z takich wielu różnych idei, prądów, które się gdzieś tam w naszą cywilizację wmieszały. Stąd wynika również, że Pan Bóg, gdy daje nam jakieś przekazania, to musi je dać w taki sposób, żeby one były dla nas do zrozumienia i do wykonania. Nie każde przekazanie zawsze będzie tak po prostu od razu do wykonania. Dajmy prosty przykład. Gdybyśmy teraz, Pan Bóg daje nowe objawienie, no oczywiście nie jest możliwe, ale i daje przekazanie, absolutnie niedopuszczalnym, jest ściśle niemoralnym, żeby kobieta pracowała. Musi tylko mężczyzna pracować. Dlaczego Pan Bóg nie dałby takiego przekazania? Mógłby dać, abstrahując od tego, że już po objawieniu Nowego Testamentu nie będzie kolejnego objawienia, ale dlaczego by tego nie zrobił? Dlatego, że w naszej konkretnej sytuacji, w tej chwili, jest to nie do zrobienia, że byłoby to... Zasadniczo jest to dobre. Jest to dobre, żeby dla społeczeństwa, po prostu, naturalnie. Jest to dobre, żeby społeczeństwo, żeby istniało, miało jak najwięcej dzieci. A będzie miało jak najwięcej dzieci, jeśli kobiety będą mogły się temu bez problemu poświęcić. W naszym społeczeństwie to nie jest możliwe. Mężczyzna musi zarabiać ponadprzeciętnie dużo, żeby umożliwić kobiecie nie pracowanie, jeśli małżonkowie chcieliby, żeby ona została w domu. Jest to dobre dla społeczeństwa, gdy jest ta możliwość. Pan Bóg mógłby to nakazać, no ale właśnie w naszej konkretnej sytuacji w tej chwili nie bylibyśmy w stanie tego zrobić. Byłoby to bardzo trudne i nieproporcjonalnie, jakby cena, którą trzeba by za to zapłacić, byłaby nieproporcjonalnie duża, a być może w ogóle by się tego zrobić nie dało. Dlatego te przykazania, które Pan Bóg daje, oczekiwania są dostosowane do
konkretnych możliwości. Nie zmienia to faktu, że etyka pozostaje obiektywna, w sensie takim, że są rzeczy, które są dla nas dobre i są rzeczy, które są dla nas złe. Dobrym jest dla człowieka, żeby używał swojej seksualności zgodnie z ich przeznaczeniem. Dobrym jest dla człowieka, nie, inaczej, dobrym jest dla małżeństwa, żeby kobieta mogła poświęcić się trosce o rodzinę. To jest dobre. Ale ile konkretnie w tej materii będzie wymagane w danej sytuacji, tutaj jest pewna szara strefa, to znaczy jest pewna możliwość zmiany, przesuwania, podnoszenia lub obniżania tych wymagań i jak najbardziej Pan Bóg może to zrobić, tak jak było właśnie w przypadku rozwodów w Starym Testamencie dopuszczone ze względu na zatwardziałość serc Izraelitów, później, gdy już dorośli do tego Izraelici, żeby przyjąć przykazanie w jego pełnej formie, zostaje ono, ta dyspensa do rozwodów zostaje zniesiona i Izraelici muszą pozostać w związku małżeńskim do końca swojego życia. Ci prawdziwi Izraelici, a więc ci, którzy przyjęli nauczanie Pana naszego Jezusa Chrystusa. Myślę, że to już na dzisiaj wystarczy. Mam nadzieję, że było to w miarę czytelne. Jeśli coś było nieczytelne, proszę zadawajcie pytania, bo są to rzeczy, które uważam, że warto, żeby były doprecyzowane, żeby były czytelne. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.